Witamy, witamy Państwa raz jeszcze tu na Mazowszu, na Marysinku, na Pradze Południe w katolickiej Polsce. A i proszę się gościć, ale proszę jeszcze i zapraszamy do sklepu, proszę Państwa, do Realu tutaj pod Marysinkiem, pod Otwockiem, pod Aninem, pod Wawrem, pod Mińskiem, Mazowieckim. Proszę Państwa, wszak nie jest tu Anglo, Ameryka, Białystok, nie są tu takie smaki, jakie by można byłoby o których pomarzać, proszę Państwa, ale zawsze to jest coś. Zapraszamy tutaj do Realu, to jest ogromne sklepisko i możecie tutaj poszaleć, proszę Państwa, a potem przecież można się umawiać jeszcze do jutra, 6, jutro jest dopiero stycznia 2.14, dzisiaj mamy 5, 2.14, proszę Państwa, tutaj jesteśmy właśnie na Grochowskiej, na Pradze Południe, bo żeśmy tak na chwilę z tego Realu, żeśmy wyszli, żeby porobić parę zdjęć, żeby pokazać, w jak pięknym miejscu tutaj w Warszawie, w Polsce, u Polaków jesteśmy w gościnie. Także proszę Państwa, jeżeli chcecie się wprosić do kogoś, na przykład na kawę, na herbatę, nawet na wódkę, no to proszę bardzo, można na przykład do Mareczka z Karczewia. Można. Tylko że najlepiej powiedzieć, że się samemu nie pije i wódkę postawić na stole, że ja nie piję, postawić na stole, to wtedy się pokaże i okaże, że to tutaj wszyscy wyznawcy papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej piją. No bo mormonów tu nie ma, ale mormoni nie piją. Ewangelików tu nie ma, piją świadków Jehowy, no to przecież świadkowie Jehowy nie obchodzą tych świąt. Mogą wypić, ale po co? Z okazji pogańskiej? Nie, no bo to są te Babilonki, jutro kończy się ta walka ciemności ze światłością, proszę Państwa. Jutro 6 stycznia 2000, już mamy 14 roku. Dlatego też możecie się umawiać nawet niekoniecznie telefonicznie, bo tutaj nie jest przecież zachód, tu nie jest wschód, tu nie jest zachód, tu nie ma prawosławnych, tu nie ma cerkwi, tu nie ma Magdaleny. Magdaleną to ja jestem, proszę Państwa, która po prostu opanowała język francuski i teraz koresponduje z artystkami z Francji, proszę Państwa. Ale tutaj to ani Francja, ani rosyjski, ani angielski, bo tu nie mają zdolności ci Polacy, bo nawet angielskiego się nie umieją nauczyć, rosyjskiego też nie, bo same tutaj trójki w Polsce, na Konopczyńskiego 4 miałam, widziałam, ani nic, ani nic. Dlatego proszę pójść wódkę na stół.